Dobry wieczór Państwu, nasze sprawy, kolejne wydanie, a dzisiaj chcielibyśmy się zająć słynnym gestem posłanki Lichockiej, a właściwie jego konsekwencjami. Zastanowimy się także nad tym, czy pani senator z naszego okręgu, senator z PiS, Margareta Bubner, powinna zwrócić swoje uposażenia senatorskie. W drugiej części programu porozmawiamy o nowych uzależnieniach i zapaści psychiatrii dziecięcej. Dużo tego mamy, bardzo napięty program, a w studio z nami posłanka Nowoczesnej, Paulina Henning-Kloska. Witam serdecznie. Pani się pewnie zastanawia, dlaczego nie ma tutaj pani rywali, naszych posłów z PiS-u z okręgu kolińskiego. Znaczy, faktycznie mamy zazwyczaj jest panów, tak. Samych, prawda, po tamtej stronie. No nikt nie skorzystał z naszego zaproszenia albo nie oddzwonił, nie odpisał. Jedynym usprawiedliwiona, jedyna nieobecność usprawiedliwiona, no to pan Zbigniew Dolata raczył nas poinformować, że właśnie dziś uczestniczy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Także dzisiaj w tym studio rządzą kobiety. Może to i dobrze. Że ja nie mam nic przeciwko, bardzo lubię towarzystwo żeńskie, więc towarzystwo pani redaktor i wszystkich nas oglądających oczywiście jest bardzo miłe. Witam serdecznie. Natomiast no, faktycznie jestem trochę zdziwiona, bo zazwyczaj jest to debata między dwoma stronami sceny politycznej, którą prowadzi pani redaktor. Dzisiaj, rozumiem, będzie to debata z panią redaktor. No ja troszeczkę będę, jeżeli pani pozwoli, chociaż będzie mi trudno. Ale trochę interesować, trochę reprezentować interesy rządzących. Ale rozumiem, spróbuję. Że... Moment, jeszcze zasadniczo. Rozumiem, że politycy PiS nie wyrazili zainteresowania tłumaczeniem było... się za błędy koleżanek. Bardziej dyplomatycznie to rozegrali, po prostu nie odezwali się na moje zaproszenia, które kierowałam różnymi kanałami. Także panowie, no szkoda, że was tu dzisiaj nie ma, ale my sobie doskonale poradzimy. Zaczynamy, pani poseł. Przypomnijmy jeszcze raz gest słynny, bijący rekordy oglądalności. Ten filmik w internecie. Słynny gest posłanki Joanny Lichockiej. No myślę, że tego gestu już nie będziemy komentować, bo tak jak już mówiłam, internet aż huczy, mnóstwo memów, głos zabierają rodzice chorych dzieci, sami chorzy onkologicznie. Pani poseł, jak pani myśli, czy te prawie 2 miliardy, które podczas tego głosowania zostały przekazane dla mediów publicznych i ten gest obśmiany przez wielu może wpłynąć na notowania PiS-u. Jakie będą tego konsekwencje? A może żadne, może tylko internet huczy, a tak naprawdę wyborcy PiS-u tego nie dostrzegli. To ja powiem przewrotnie, pani redaktor. Ja mam nadzieję, że Polacy przetrą oczy. Tak jak prosi pani poseł Lichocka, tylko zrobią to w dużo bardziej kulturalny sposób i po prostu pójdą w maju do urn i zagłosują na zmianę. Zmiana jest potrzebna, bo w zasadzie gest Lichockiej, który nigdy nie powinien się zdarzyć, który nigdy nie powinien mieć miejsca, który jest hańbą tak naprawdę dla całego parlamentaryzmu polskiego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wykonała go kobieta, posłanka, uczestnicząc w debacie o tym tak naprawdę, na co powinny zostać wydane 2 miliardy złotych, czy na chorych na raka, czy na telewizję publiczną, bo pieniędzy w służbie zdrowia, wbrew temu, co mówi partia rządząca, naprawdę bardzo brakuje. Zresztą wystarczy spojrzeć, ile zbiórek prywatnych jest prowadzonych dla dzieci chorujących na raka, na operacje, czy w Polsce, czy za granicą. A to pokazuje po prostu skalę potrzeb. I biorąc pod uwagę to wszystko, po prostu czas, by Polacy przetarli oczy, bo ten symbol
ten gest Lichockiej stanie się symbolem pogardy i arogancji partii władzy w stosunku nie tylko do opozycji, nie do mnie jako posłanki z Koalicji Obywatelskiej, do obywateli, bo tak naprawdę my jesteśmy tam w Sejmie reprezentantami połowy społeczeństwa. Pani poseł, no ale ja się cały czas zastanawiam. Ja wiem, że wydarzyło się coś dla mnie. Ja też to bardzo osobiście odebrałam, ponieważ no, w każdej rodzinie mamy osoby, które zmarły na nowotwory albo chorują na nowotwory. Jest to tak powszechna dzisiaj choroba, że dotyka każdego z nas w ten czy w inny sposób. Ale zastanawiam się, czy to wystarczy do odwrócenia tych tendencji, czy to skandal, tak pani mówi, skandal, ale czy to dotrze do ludzi? Czy tak naprawdę dotrze do wyborców PiS-u? Tak naprawdę tych skandali, afer wokół partii rządzących nawarstwia się naprawdę bardzo wiele. I widać no już. No i wy mówicie, protestujecie. Mówimy, protestujemy, media, wolne media, które mamy. A sondaże są takie, jakie są. Czy to nieprawda, bo widać trochę tendencje. Drgnęło. Widać, znaczy jeszcze przed tak naprawdę słynnym gestem Lichockiej, przed pokazaniem tej buty i arogancji, bo szanowni państwo, nie wierzmy w to, że była tam choć odrobina przypadku. Jeżeli ktoś prześledzi całe wystąpienie pani Lichockiej na mównicy sejmowej, ona mogła przyjść, powiedzieć, słuchajcie, to prawda, pieniądze na chorych na raka są ważne, ale my chcemy ją przeznaczyć na telewizję publiczną. Mogłaby nawet mówić, że nie na hejt, tylko na teatr ważny, tak, na misję publiczną, której telewizja już dawno nie realizuje, tak naprawdę pod rządami tej mecze władzy. Mecze można oglądać i koncerty disco polo. No mecze, czyli jakby jest pewna część chleba, ale o tej typowej misji, bo na meczach można zarabiać. Na koncertach disco polo, sylwestrach można zarabiać. Na pewnych rodzajach twórczości, wie pani dobrze, jako osoba również zajmująca się tą dziedziną, nie da się tak naprawdę do zarobić. Do tego trzeba dokładać. I właśnie jakby te pieniądze z budżetu państwa, z abonamentu, mają uzupełnić te elementy telewizji publicznej, na których się nie da pani zarobić. Poseł, tymczasem... A dzisiaj dziennikarze w mediach publicznych zarabiają po 50 tysięcy na miesiąc, co większe gwiazdy. Wydaje się ogromne pieniądze na różne cele. Tak naprawdę nie wiemy, na co nikt ma się zająć tym, co robi z pieniędzmi telewizja publiczna, dlaczego jej przychody tak mocno spadają. Ale Polacy już wielokrotnie powiedzieli, my nie chcemy płacić na telewizję publiczną. Nie chcemy płacić na telewizję publiczną, bo nie akceptujemy, bo już dawno przestała ona być publiczna, ona jest rządową. Ale... I teraz tak, pani Lichocka nawet nie próbowała tego ludziom wytłumaczyć. Ona wyszła z założenia już na mównicę, pełna buty i arogancji i takiej patrzyła na nas z wyższości, mówiąc do nas na koniec błazny. No jakby jeżeli ktoś zaczyna z wysokiego C na mównicy, siada na koniec, przeciera oko w dość specyficzny sposób, nie będę powtarzać tego przecierania, i mówi na koniec do przeciwników politycznych błazny, wymawiając to dwukrotnie, nie ma w tym przypadku. To było celowe, butne, aroganckie, wręcz chamskie zachowanie pani Lichockiej. A może to było tak naprawdę zaplanowane wszystko? Może po to, żebyście zajęli się tym gestem, żeby internet huczał, żeby być może jakieś inne rzeczy przeszły bez echa? Nie sądzę, ponieważ to, jak zachowują się politycy Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób ruszyli do kontrataku, pokazuje, że nie byli przygotowani na tę sytuację i tak naprawdę zaskoczyło to ich bardziej. Zresztą pani Lichocka miała być rzecznikiem sztabu prezydenta Dudy. Nagle została zmieniona, bo faktycznie taka twarz nikomu w sztabie nie jest potrzebna. I absolutnie. I teraz, bo o czym mówiliśmy, czy jest pewna tendencja? Jest. Sondaże już od dłuższego czasu pokazują, że prezydent Duda jest w defensywie. Wiele sondaży pokazuje, no, że druga tura... przyjeżdża w przyszłym tygodniu do Turku, a pani Kidawy-Błońskiej jakoś... A to zaraz... Zaraz przejdziemy do tego. Szykuje się też nam wizyta? Zaraz przejdziemy do tego. W każdym bądź razie prezydent Duda jest w defensywie. Te sondaże drugiej tury pokazują, że wszystko może się wydarzyć. I mamy naprawdę ogromną mobilizację. Przystąpiliśmy do kampanii wyborczej bardzo zmotywowani. Jak zwykle, ale chyba ta mobilizacja jest jeszcze wyższa i... Nie dam powiedzieć, że nasza kandydatka nie pracuje, bo byśmy ogromnie prawdziwą prezydent skrzywdzili, bo takie jest hasło wyborcze pani Kidawy-Błońskiej, prawdziwa
rezydent, bo takiej potrzeba nam w Polsce. Jeździ tak naprawdę już od wielu dni, odbywając 3 spotkania dziennie w często miastach gminnych i powiatowych. I powiem szczerze, dawno opozycja nie miała takiej frekwencji. Prezydent Duda jeździ od dawna wszystkich wsiach i małych miasteczkach, prawda? Bardzo już zanim oficjalnie rozpoczęto kampanię, to on wszędzie tam był. Pani poseł, ale Jakby wiadomo, że opozycja nie mogła wcześniej rozpocząć kampanii, nim ona oficjalnie nie ruszyła. Dzisiaj jesteśmy w 3 miastach dziennie. Kampania jest długa, tempo naprawdę wysokie, ale jestem przekonana, że pani Kidawa je wytrzyma. Pani poseł, przechodzimy do sprawy senator Margarety Bubner, która zdaniem Gazety Wyborczej Opozycji pobierała zarówno uposażenie senatorskie i zarabiała w kilku miejscach jako chirurg. Robiła to, jak ustaliła gazeta, bez zgody marszałka Senatu, a tego wymagają przepisy. Proponuję, żebyśmy zobaczyli materiał autorstwa Justyny Dobrosz-Oracz, udostępniony nam przez Gazetę Wyborczą, za co dziękujemy. My zaprezentujemy Państwu fragment tego filmu. Całość będzie do obejrzenia na stronie Gazety Wyborczej. Link udostępnimy Państwu również po naszym programie na portalu lm.pl. Spójrzmy. Senator, bo ja sprawdziłam i pani nie wystąpiła do prezydium ani do marszałka zgodę na dorabianie. Pani senator, to jest naruszenie ustawy. Takie są ekspertyzy w Senacie. Dlaczego pani tego nie zrobiła? Nikt panią nie pouczy, że coś takiego trzeba zrobić? Senator PiSu lekceważy pytania w sprawie, której zlekceważyć się nie da. Margareta Bubner od lat pobiera uposażenie senatora zawodowego i jednocześnie dorabia. Od 2016 roku do początku obecnej kadencji w sumie dodatkowo zarobiła ponad 1 200 000 złotych na umowach zlecenie i o dzieło. Nie ma śladu, by w poprzedniej kadencji pani senator powiadamiała marszałka o dodatkowym zajęciu. Taką informację uzyskaliśmy z Kancelarii Senatu. Mamy do czynienia z patologiczną sytuacją i myślę, że senatorowie PiS, wzorując się na Stanisławie Karczewskim, uznali, że oni mogą działać bez żadnego trybu. Dotarliśmy do zewnętrznej ekspertyzy zamówionej przez marszałka Senatu. Wynika z niej, że senatorowie muszą informować o dorabianiu i to w formie pisemnej. W przeciwnym wypadku naruszają ustawę. Obowiązek poinformowania marszałka obejmuje każdą działalność, jaką zamierza podjąć senator, niezależnie od umowy, na podstawie której działalność ta miałaby być prowadzona. W rejestrze korzyści też pani nie wpisała dodatkowych dochodów. Pani senator, nie uważa pani, że opinia publiczna powinna poznać prawdę, dlaczego tak się stało? To rejestr korzyści z 2017 roku. W rubryce zajęcia wykonywane zarówno w administracji publicznej, jak i instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, Margareta Bubner wpisała jedynie senator. Ani słowa o dodatkowych zarobkach. Z oświadczenia majątkowego z końca 2016 roku wynika, że parlamentarzystka już wtedy dorobiła ponad 130 tysięcy złotych. Materiału autorstwa Justyny Dobrosz-Oracz z Gazety Wyborczej. Całość możecie Państwo obejrzeć na stronie Gazety Wyborczej wyborcza.pl. Ja w tym momencie się poprawiam, drodzy Państwo. Prezydent Duda będzie w Turku w tym tygodniu. A ja może tylko, żeby udowodnić, że ciężko pracujemy również. Państwo, dzisiaj nasza kandydatka była w Łupiance, Nakle, nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim. Wszędzie tam miała otwarte spotkanie dla mieszkańców. I na pewno, zapewniam, zrobimy również na terenie subregionu konińskiego. Postaramy się, żeby dojechała Małgorzata Kidawa-Błońska i do Koła, i do Turku, i do Konina. A my oczywiście zapraszaliśmy do tego programu również panią senator Margaretę Bubner. No ale niestety po raz kolejny usłyszeliśmy odmowę, przynajmniej pani Margareta się wytłumaczyła. Ja przedstawię może to, co do mnie napisała. Bardzo chętnie odpowiem na pytanie. Jak najbardziej wyborcy powinni wiedzieć, jak pracuję. Zapewniam, że staram się wypełniać mandat senatora RP godnie i równolegle pracuję jako lekarz. Wiedzą o tym od samego początku zarówno były marszałek Karczewski, jak i obecny pan marszałek profesor Grodzki. Pracą swoją nie naruszam żadnych przepisów, w tym ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Oświadczenie w tej sprawie otrzymała z Kancelarii Senatu pani redaktor Justyna Dobrocz-Oracz. Boleje nad tym, że tej informacji nie zamieściła w swoim materiale o mojej skromnej osobie, choć rozumiem, że jej zawód wymaga wyjaśnienia takich spraw do końca i szanuję to. Obecnie jestem z akcją charytatywną na Białorusi. 18, czyli dziś, będę w ramach Unii Międzyplanetarnej na konferencji w Nowym Jorku razem z panią poseł Lubnauer, więc nie będę mogła skorzystać z pani zaproszenia, rozumiemy, no ale przechodzimy do meritum. Czyli wygląda na to, że pani senator więcej czasu spędza za granicami kraju niż w swoim własnym okręgu. A mamy też takie zestawienia, za moment je przedstawimy. Natomiast proszę mi powiedzieć, jak to jest? Można być senatorem zawodowym i rzetelnie wykonywać mandat i równocześnie pracować w kilku miejscach na raz i zarobić, jak wy ustaliliście, w jednym roku 600 tysięcy złotych. Znaczy, biorąc pod uwagę liczbę zajęć pani senator i to, że jest ciągłą nieobecną w regionie konińskim, z którego została wybrana, bo ja bardzo dużo skarg mam na panią senator, że nie przyjmuje, że praktycznie nie można się do niej dostać na dyżur i spotkać się z nią osobiście w żadnych ważnych sprawach. Stąd bardzo wielu wyborców PiS-u trafia do mojego biura. I ja jakby może pani posłużę poseł, się przykładem. Jak wygląda tydzień mojej pracy, pani redaktor? To tak nie zaraz, wiem, jak to pokazać, czy ale uda nam się to ja pokazać. Ja może państwu powiem, że kalendarz jest zapełniony rzeczywiście po brzegu. Od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora. Nie byłabym w stanie pełnić dodatkowej funkcji zawodowej na jednym etacie, na jednej umowie zlecenia, a co dopiero w 5 różnych miejscach. I szanowni państwo, w związku z tym, że ja miałam naprawdę ogromne wątpliwości, czy pani Margareta Bubner jest faktycznie senatorem zawodowym, czy tego senatora zawodowego udaje, zwróciłam się już jakiś czas temu wspólnie z posłem Nowakiem do prezydium Senatu, by tę sprawę zbadało, czy pani Margareta jest upoważniona do pobierania uposażenia za wykonywanie mandatu senatora. Są dwie możliwości. Pani Margareta może oczywiście pracować zawodowo i być senatorem, ale wtedy wybiera opcję senatora niezawodowego. I pobiera tylko i wyłącznie dietę senatorską a nie w wysokości 2,5 tysiąca złotych, która powinna jej starczyć na zwrot z utraconych ewentualnie korzyści na czas posiedzenia Senatu, kiedy musi porzucić obowiązki zawodowe i być w Senacie i tam głosować, dyskutować, podejmować ważne decyzje. W 2019 roku pani Margareta zarobiła z tytułu uposażeń senatorskich ponad 88 tysięcy złotych. To bez diet i bez, prawda, to, ale to nie jest dodatków. Cały rok, bo to jest do zakończenia. Czyli to jest do października, czyli przypuszczam, że to jest mniej więcej pełna podstawowa pensja senatorska. Tu mamy zestawienia. Pokazujemy państwu w tej chwili pełne zestawienia teraz tego, ile jest pani tak, senator zarobiła. Ale to jest uposażenie. Mhm. I teraz, szanowni państwo, można, tak jak powiedziałam, być senatorem niezawodowym i pełnić inne obowiązki zawodowe, a można być senatorem zawodowym, faktycznie poświęcać się w 100% tej pracy i brać uposażenie. Można też częściowo być senatorem zawodowym na pół etatu i na pół etatu gdzieś pracować, ale to się równoważy. I teraz ja, gdy rozpoczęłam swoją misję poselską w 2015 roku, musiałam zrezygnować z pracy i faktycznie zrezygnowałam z pracy zawodowej. Mało tego, żeby dostać uposażenie poselskie, ponieważ planowałam faktycznie, jakby no, odwdzięczając się za głosy na mnie oddane, poświęcić się tej funkcji, musiałam zamknąć tak naprawdę spółkę cywilną, w której miałam 5% udziałów, nie pracowałam zawodowo, na etacie, nie pobierałam żadnego wynagrodzenia, ale Kancelaria Sejmu powiedziała mi jasno, jeżeli chce pani pobierać uposażenie poselskie, musi pani zamknąć spółkę cywilną, bo nie może pani jednocześnie być właścicielem spółki osobowej i pobierać uposażenie. Nie powiedziano mi nawet, że mogę wystąpić o jakąkolwiek zgodę nadzwyczajną i tak dalej. Natomiast pani Margareta
owszem, mogłaby dostać taką zgodę, ale tylko w nadzwyczajnych warunkach. Jak sobie wyobrażam, taka zgoda byłaby możliwa, gdyby ta pani pełniła w jakimś niewielkim stopniu swoje zawodowe popołudniami, w weekendy, a tak naprawdę od poniedziałku do piątku w godzinach 8 godzin dziennie na pełnym etacie oddawała się senatorowaniu. Tymczasem pani, statystyki pani poseł... Margarety pozostawiają wiele do życzenia, czy ona jest senatorem, czy tylko bywa czasami w Senacie. Statystyki, prawdę mówiąc, nie są imponujące. Niestety nie mamy już więcej czasu, pani poseł. Szkoda bardzo, bo mogłybyśmy... Ale polecam przejrzeć statystyki pani senator. Ale warto. Warto do tego zajrzeć. Pozostawiają wiele do życzenia. My czekamy w związku z tym na efekt waszego wystąpienia, pani posła Tomasza Nowaka. Jeżeli tylko będziemy mieli jakąś odpowiedź od prezydium, podzielimy się na pewno z opinią publiczną. I w związku z tym dziękuję za dziś. Zapraszam państwa na drugą część programu już za moment. Na polskim rynku pojawił się nowy Peugeot 208. Auto, które występuje w bardzo bogatej gamie silników spalinowych, benzynowym oraz diesla, ale co najważniejsze, również w nowym silniku elektrycznym o mocy aż 136 koni mechanicznych, który na pełnych bateriach może przejechać według normy WLTP aż 340 km. Jeżeli chodzi o zmiany zewnętrzne tego modelu, dużo by tu opowiadać, ale sądzę, że spójrzcie państwo sami, jak zmieniła się nowa 208. Wewnątrz nowej 208 również ogromne zmiany. Zastosowanie nowego iCockpitu trzeciej generacji, małej kompaktowej kierownicy, a nad niej znajdują się multimedialne zegary, oczywiście w formie 3D, co jest ogromną nowością. Po prawej stronie 10-calowy multimedialny wyświetlacz dotykowy, pod nim oczywiście zestaw przycisków funkcyjnych, a poniżej ośmoprzełożeniowa automatyczna skrzynia biegów. Oprócz tego masa systemów wspomagania jazdy i bezpieczeństwa naszych klientów. A teraz zapraszam na krótką jazdę testową. Zapraszam do salonu Peugeot, Kardon Konin, ulica Spółdzielców 5. Skonfiguruj swoją wymarzoną 208.
I znowu jesteśmy, drodzy Państwo, tak jak mówiłam, same kobiety, kobiety rządzą. Zacznę może Oli Braciszewskiej Państwu przedstawiać nie trzeba. Ola wspomaga mnie reportersko. Karina Niedźwiecka, przepraszam, dzisiaj dzień pełen emocji. Justyna też, więc się zgodzisz. Tak, jak najbardziej. Dobrze. Karina Niedźwiecka, psycholog, no i pani debiutująca u nas w studio, psychoterapeutka Sylwia Wojtasiak, Wielkopolskie Centrum Szkoleń i Psychoterapii, a będziemy dzisiaj rozmawiać o trudnych sprawach, o nowych uzależnieniach. Pretekstem do tego dzisiejszego spotkania jest sprawa, którą Ola się zajmowała na początku tego roku. Na koniec poprzedniego roku, bo to był Sylwester. Tak, to był Sylwester. To był ostatni dzień grudnia i ostatniego dnia grudnia myślę, że całą Polską wstrząsnęła informacja o śmierci 10-letniego Adama z Turku. Na jednym z osiedli doszło do morderstwa. Podejrzany był starszy brat, 19-letni Maciej. Na dzisiaj wiemy, że Maciej jest w areszcie. Nie wyjaśnił motywów tego, co zrobił, ale myślę, że może pani prokurator o tym powie. Bo Ola była w tej sprawie również w prokuraturze. Zobaczmy, co do tej pory ustalono. Pani prokurator, w Sylwestra nie tylko naszym regionem, ale całą Polską wstrząsnęła informacja o bratobójczej śmierci 10-letniego Adama. Czy na dzisiaj możemy powiedzieć, co się w tej sprawie dzieje, co z jego starszym bratem, który zaraz po zdarzeniu został zatrzymany? Sprawa ta została na początku stycznia przejęta do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Koninie i jest prowadzona w tutejszym Wydziale Śledczym. Podejrzany, któremu przedstawiono zarzut zabójstwa, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i do tej pory odmawia składania wyjaśnień w sprawie, więc tak naprawdę nie wiemy, co nim powodowało, jaki był motyw tego, że pozbawił życia swojego brata. Decyzją Sądu Rejonowego w Turku zostało wobec niego zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Sąd Okręgowy w Koninie nie uwzględnił zażalenia obrońcy podejrzanego, które zostało złożone na zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Jest ono utrzymane w mocy, podejrzany cały czas przebywa w areszcie. Nie były z nim jak do tej pory wykonywane inne czynności procesowe niż te, które zostały wykonane do tej pory, mianowicie przedstawienie zarzutu i przesłuchanie jego w charakterze podejrzanego. Po otrzymaniu wyników badań mechanoskopijnych, toksykologicznych i badań innych śladów, wyników badań innych śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, podejmowane będą dalsze czynności procesowe, nie wykluczając również powołania biegłych psychiatrów, którzy zajmą się zbadaniem stanu zdrowia psychicznego podejrzanego, zdolności do kierowania postępowaniem, a przede wszystkim tego, czy miał świadomość czynu, do którego dopuścił się 31 grudnia. Pojawiały się przy tej sprawie takie informacje, że między braćmi doszło do jakiejś szarpaniny, kłótni o grę komputerową. Czy pani prokurator może to potwierdzić? Jeżeli chodzi o ten wątek konfliktu, w którego tle pojawia się konsola do gier, gra komputerowa, my takie informacje posiadamy tylko z mediów. Na obecnym etapie postępowania, zarówno ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, jak i zeznań świadków, nie wynika, żeby taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Dlatego ja takiej informacji potwierdzić nie mogę. Czyli nie możemy powiedzieć, czy ten starszy z braci mógł być w jakikolwiek sposób uzależniony od komputerów, gier. Nie ma żadnych podstaw do tego, żebym ja mogła takie zdanie wypowiedzieć i taki fakt potwierdzić. Pani prokurator, pojawił się przy okazji tej sprawy również taki wątek, że ten chłopak, bo to jeszcze jest młody człowiek, że on miał problemy z narkotykami bądź dopalaczami. Czy znamy już wyniki badań toksykologicznych? Czy on mógł być w momencie popełniania tej zbrodni pod wpływem jakichś środków?
Bezpośrednio po zdarzeniu od podejrzanego została pobrana krew celem przeprowadzenia badań na zawartość alkoholu we krwi oraz również badań toksykologicznych, czyli potwierdzenia, czy znajdował się pod wpływem środków odurzających, tudzież psychotropowych, czy dopalaczy. Tak jak przed chwilą powiedziałam, jeszcze wyników tych badań toksykologicznych nie otrzymaliśmy, cały czas czekamy i po ich otrzymaniu myślę, że poinformujemy Państwa, czy znajdował się pod wpływem jakichkolwiek środków. A kiedy można się ich spodziewać? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Sprawca nie ma, jak słyszymy, postawionej diagnozy. Wiemy nieoficjalnie, tak, o tym, że była włączona jakaś gra. Wiemy nieoficjalnie, że w telewizji była gra z konsoli. Kiedy pojawiły się na miejscu służby, to zastały taką sytuację, natomiast nie wiemy, czy to był motyw tej zbrodni. Jeśli chodzi o narkotyki, to też wiemy nieoficjalnie, że ten 19-letni Maciej miał problemy z narkotykami w przeszłości. Do listopada miał kuratora, a pod koniec grudnia doszło do tej zbrodni. A powiedzcie Panie, jakie elementy przesądzają o tym, że ktoś jest uzależniony właśnie od komputera, gier, od narkotyków? Temat jest jakby trochę bardziej znany, bo dużo się na ten temat mówi i mówiło, ale mówimy o tych nowych uzależnieniach. Kiedy ma nam się zaświecić czerwona lampka? Na przykład jak obserwujemy nasze dzieci, które budzą się rano z komórką, zasypiają z komórką. Jeśli chodzi o takie kryteria, które mogą się rzucić w oczy w domu, bezpośrednio w domu, na pewno podstawowym jest wycofanie, alienacja z podstawowych jakichś zadań, obowiązków, tak? Że głównym celem, głównym kryterium codziennego poruszania się, funkcjonowania u młodego człowieka to jest usiąść do konsoli, grać, tak? I po prostu zatraca się, przestaje kontrolować na przykład zaspokajanie swoich potrzeb, chociażby fizjologicznych, tak? Podejmować jakiekolwiek inne działania, rozmowy, komunikacja. Tutaj w momencie, kiedy zaczyna nam się dziecko wycofywać, naprawdę jest to taka sytuacja, gdzie warto się zastanowić, dlaczego on się wycofuje, tak? I nie można rozpatrywać to jakoś tak globalnie. No, trzeba indywidualnie pewne kryteria dobrze przeanalizować, bo to nie dzieje się od razu. To się dzieje wieloetapowo w takim domu. To się dzieje wieloetapowo, jeśli chodzi o funkcjonowanie choćby w środowisku szkolnym, rówieśniczym. Więc głównymi kryteriami jest to, że zatraca zainteresowanie chociażby wcześniejszymi jakimiś pasjami, tak? Spędza swoją aktywność ukierunkowuje tylko i wyłącznie na przykład na gry komputerowe, na aktywność w internecie. No to jest takim, co od razu możemy dostrzec. Powiedzcie, jeżeli chodzi o narkotyki, alkohol, to jak człowiek w końcu trafia do ośrodka, to wychodzi z tego ośrodka i wiadomo, mniej więcej co robić, prawda? No, należy tak? Nie, bo chciałam jeszcze odnieść do tego, co tutaj pani Karina mówiła. Ja bym badała jeszcze inny aspekt, bo to, że dziecko spędza w sieci czy przy urządzeniach elektronicznych dużo czasu i poświęca temu więcej uwagi niż innym czynnościom, to jest jedno, bo generalnie mamy kryteria do spełnienia uzależnienia, takie jak przy substancjach przy substancjach psychoaktywnych czy przy alkoholu właśnie, nie? Że są konkretne wskazówki diagnostyczne, kiedy można rozpoznać uzależnienie i tam jest właśnie też to, o czym mówiłaś, wszystkie informacje na temat właśnie alienacji, wycofywania się z przyjemności i innych zadań i między innymi też czas trwania ekspozycji na urządzenie i tak dalej, ale ja bym jeszcze jedno sprawdziła, ponieważ czasami możemy pochopnie stwierdzić, że dziecko się izoluje i jakby używa tych środków komunikacji i że jest uzależnione i wycofuje się z życia, a może się okazać, że ono tak naprawdę życie ma właśnie tam, ponieważ kontaktuje się ze swoimi przyjaciółmi, nawiązuje przyjaźnie, gra z tymi osobami i to też bym tego nie bagatelizowała, ponieważ... A jeżeli życie ma tam,
To znaczy, że w tym życiu, realnym życiu, nie dostaje tego, czego potrzebuje. Też, albo że jakoś w inny sposób nie może tego zaspokoić, ale wtedy bym się zastanawiała, czy jest to uzależnienie, czy jest to jednak szukanie za pomocą różnych środków komunikacji, jednak kontaktu ze światem, a ten świat jest jednak bliższy w tym momencie dzieciom niż realność, gdzie tak naprawdę oni nie wiedzą, co mogą zrobić poza komputerem i na dworze. Oni nie potrafią już tego jakby spożytkować czasu wolnego w taki sposób, jaki my sobie wyobrażamy, że powinni to robić. Czyli my powinniśmy tak naprawdę te dzieci uczyć życia w realu. No, tak. I nie pozostawiania ich samych, żeby nie musieli bezpiecznie, bo to jest bezpieczne, kiedy dziecko zostaje w domu z telefonem, z komputerem, ono jest bezpieczne, rodzic się nie martwi, że chodzi gdzieś w jakieś nie wiadomo jakie miejsca, że nie ma nad nim kontroli, tak jak kiedyś bywało. Nie? Teraz rodzice się bardziej boją, bardziej kontrolują. Wiedzą, że dziecko jest bezpieczne, siedzi w domu, ale tak naprawdę czy ono jest bardziej bezpieczne niż bywało kiedyś? No, trzeba byłoby porozmawiać o różnych zagrożeniach, które idą właśnie w związku z nową technologią. Nie? To jest osobny temat. A powiedzcie, wracam do tego, do leczenia. Załóżmy, że już jest diagnoza. Dziecko jest uzależnione od komputera, tableta, gier. W przypadku narkotyków, alkoholu, no abstynencja, tak? No to pierwsze się ciśnie i na usta i pierwsze przychodzi do głowy. Ale jak w tym świecie, kiedy nie można funkcjonować, nie można pracować bez laptopa, bez połączenia z internetem, jak my mamy dozować to dziecku? W jaki sposób? Co wprowadzić godziny, że od tej do tej, że nie wiem, nie wolno ci dłużej niż po 22. Nie możemy przecież zaglądać dziecku przez ramię i kontrolować tego, co pisze i z kim pisze, bo dziecko też ma prawo do swojej prywatności. No przede wszystkim trzeba zadbać o proporcje, proporcjonalność zróżnicowanych aktywności w ciągu doby, w ciągu dnia. Ta struktura dnia jest bardzo istotna, bo jak najbardziej no, nie może być też tak, że nie będziemy korzystać z pewnych dostępów technologicznych i współczesnego świata. One są już teraz wymogiem. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że jest ważne, no, żeby w ciągu doby ta proporcjonalność była zachowana, dotycząca też rozwoju samozaradności, samodzielności, aktywizacji społecznej, tak, adaptacji do różnych sytuacji, radzenia sobie w ogóle z codziennymi zadaniami życiowymi, chociażby zrobieniem samodzielnym posiłku. Więc tutaj, jeśli jest proporcja zachowana, jeżeli, no bo to, co jest istotne, jest ten monitoring. Monitoring czasowy pod kątem, że wypełniona przestrzeń jest w ciągu dnia na bardzo zróżnicowane aktywności. Wiemy doskonale, że no, tutaj też jest to związane z tym, że aktywność ruchowa jest totalnie wycofana w przypadku nadmiernego użycia, a to no, zatem też wywołuje tak dodatkowe i no, przyczynia się do zaburzeń emocjonalnych, do nieprawidłowego funkcjonowania i tak dalej. No, listę można by tu długą, więc ta proporcjonalność jest czymś, co wprowadzamy u dziecka od początku. Jeżeli no, zapomnimy trochę o tym i okazuje się, jak rozpisuję niejednokrotnie, bo ja nie jestem specjalistą od uzależnień, bardziej klinicznie pracuję w obszarze zaburzeń emocjonalnych na przykład, ale rozpisuję behawioralnie strukturę dnia aktywności dziennej. Jeżeli okazuje się, że większość no, jednak doby wypełnia ta aktywność internetowa, telefoniczna, komputerowa na różnego rodzaju portalach, no to alarm, żeby to zmieniać. Tak, tak, tylko że mówicie tutaj o tym, że ten dzień wypełniony po brzegi, różne aktywności, ale przecież odpoczynek też ma być. Właśnie, bo wielu odpoczynek rodziców przegina w inną stronę. Wiemy, że jesteśmy chyba na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw. Oczywiście. Wśród dzieci. No to nie jest chwalebna i prób statystyka samobójczych, prawda? Powiedzcie, czy może być jakiś związek pomiędzy epidemią, bo już się nawet mówi o epidemii samobójstw, pomiędzy samobójstwami, uzależnieniami, depresjami, a niewystarczającą opieką psychologiczną w polskich szkołach na przykład. No, czy może być to związek? Czy ja bym związek upatrywała w innym miejscu? Ponieważ to wszystko, co pani wymieniła, jakby jest po coś, o to coś zastępuje. I teraz jeśli popatrzymy, dlaczego ludzie się uzależniają, dlaczego wybierają taką formę aktywności ponad inną, to musimy się zastanowić, co takiego jest,
że to jest bardziej atrakcyjne niż inne rzeczy. I co jest takiego atrakcyjniejszego w tym, że ja nie rozmawiam, nie wiem, z rodzicami, nie mam przyjaciół i tak dalej, a jestem sobie zanurzony w świecie wirtualnym i nie ciągnie mnie do tworzenia relacji. Jak badamy później w trakcie terapii pracy na przykład z takim młodym człowiekiem, który tak naprawdę bardzo, bardzo chce tych relacji, tylko on ich nie potrafi nawiązać. I często to jest sposób na łatwiejsze przetrwanie, przeżycie. Często mam takie doświadczenie, że internet, gry komputerowe tym dzieciakom ratują życie. W dobie kryzysu zdrowia psychicznego to jest jedyna rzecz, której oni mogą się chwycić. I teraz dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oni nie dostali podstawowego wyposażenia, jeśli chodzi o umiejętności społeczne, o relacje, o nazywanie swoich uczuć, o to, żeby mógł ich ktoś wysłuchać z tym, co im jest. Więc jeśli oni wiedzą, że nikt ich nie wysłucha, a jak nie wysłucha, to oni się nie uczą też o tym mówić, to jedyne, co im zostaje, zostać samemu ze sobą. Albo popełnić samobójstwo. Więc jeśli mielibyśmy porównywać teraz jakby kryzys i zobaczyć, jaka jest korelacja, no to moim zdaniem lepiej jest, kiedy dziecko jest uzależnione, bo wtedy pokazujemy, że jest jeszcze jakiś, że coś jest dla niego jeszcze ważne i coś go przy tym życiu trzyma, niż w momencie, kiedy zabieramy mu wszystko, nie dajemy nic w zamian, co mu zostaje w tym momencie, kiedy ono nie ma oparcia? Zwłaszcza, że drodzy Państwo, i o tym też się mówi od lat, że publiczny system polskiej psychiatrii dziecięcej jest w głębokiej zapaści. Wprawdzie rząd mówi o reformie, ona już się podobno rozpoczęła, ale na razie efektów nie widać. Co według Was powinno się zmienić? Tak, na pierwszym miejscu. No przede wszystkim profilaktyka, działania profilaktyczne, edukacyjne odnośnie emocji, odnośnie relacji społecznych, szkoła, asertywności. Również szkoła, słuchajcie. No to już i dom, i szkoła, i środowisko lokalne, gdzie też powinno być w to zaangażowanie. Lepiej i korzystniej jest inwestować w profilaktykę, w działania, które zapobiegną i które wyedukują, dadzą odpowiednie narzędzia do radzenia sobie w życiu, jak później leczyć. Tak? A u nas jest trochę taka odwrotna sytuacja. Nie tyle patrzy się na przyczyny, nie tyle stara się gdzieś zapobiec przyczynom lub je zmniejszyć, jak już jest cała koncentracja na diagnostyce, na tym, jak wyleczyć. A to nie tędy droga. Wiadoma rzecz, że to już jest taki ostatni dzwonek i stąd jesteśmy w tej chwili na tej haniebnej liście drugie miejsce, jeśli chodzi o samobójstwa dokonane wśród dzieci i młodzieży, więc profilaktyka jest tym. Ale chyba też edukacja rodziców, bo przecież obserwujemy malutkie dzieci, które jeszcze mówić nie potrafią, a już na przykład w restauracji mają telefon z bajkami przed oczyma, też zobaczyła drugą perspektywę, nie? Edukacja rodziców to jest jedno, ale wsparcie dla rodziców, ponieważ to, co się dzieje. Oni nie muszą wiedzieć, jak sobie radzić. Ale dlaczego oni dają ten telefon? Ponieważ sami są w takim pędzie, że potrzebują chwili wytchnienia. To jest samonapędzająca się spirala w ogóle już od samego początku dążąca do kryzysu, ponieważ rodzice nie mają czasu dla siebie. A skąd mają wziąć jeszcze czas dla dzieci? Rodzice, mam wrażenie, że w tym momencie są skupieni bardzo mocno na pracy, rozwoju i na spełnianiu różnych wymagań, które są skrajne. Często w stosunku do matek, w stosunku do ojców. Mamy naprawdę pokoleniowo przemianę taką, że ludzie się nie potrafią odnaleźć, moim zdaniem. Jest pęd, jest zabieganie, jest mało rozmowy. Rozmowa, zwykła rozmowa wystarczyłaby, żeby znać swoje dziecko, żeby znać siebie i razem się komunikować. I cała profilaktyka byłaby mniej potrzebna, jakbyśmy to potrafili robić. Nie? Wszystko, co pani mówi, wydaje się być niezwykle oczywiste, ale to jest bardzo, bardzo trudne. A dzieciaki chcą wiedzieć, naprawdę. Dzieciaki chcą wiedzieć, jak z nimi można rozmawiać, nie? Niestety czas nam się skończył, drugie panie. No, minęło bardzo szybko. Ja mam nadzieję, że się w podobnym składzie spotkamy ponownie, bo do tego tematu na pewno trzeba wracać. Ogromnie Państwu dziękujemy za dziś. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu o tej samej godzinie. Zapraszam, kolejne wydanie naszych spraw, a będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu między innymi o tym, po co komu radni. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Dziękuję za zaproszenie.